Serwis informacyjny 23 listopada, Edyta Nawrocka. Witam Państwa i zapraszam. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obchodzili swoje święto. Dzień Pracownika Socjalnego zbiegł się z 25-leciem utworzenia ośrodków pomocy społecznej w Polsce. Chociaż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu powstał w 1990 roku, to w naszym mieście już wcześniej działały ośrodki pomocy społecznej, tylko pod inną nazwą. Pierwszą siedzibę założono w 1968 roku. Znajdowała się ona przy Alei Wyzwolenia, mówi dyrektor MOPS-u Wałbrzychu Grażyna Urbańska. 21 listopada ustanowiony jest Dzień Pracownika Socjalnego, ale zbiega się to w tym roku ze świętem utworzenia 25 lat utworzenia ośrodków pomocy społecznej. To nie znaczy, że ośrodki powstały dopiero 25 lat temu. One powstały zgodnie z nową ustawą. Natomiast poprzednio były to ośrodki opiekuna społecznego i inny kształt pomocy społecznej. Dzień Pracownika Socjalnego świętowano w Starej Kopalni. Na obchodach pojawili się także byli emerytowani pracownicy. Jednym z nich jest Elżbieta, która rozpoczęła pracę w Wałbrzychu w 1971 roku. Jak sama mówi, był to przypadek. Po ukończeniu Państwowej Szkoły Pracowników Socjalnych szukałam pracy. Nigdzie nie chcieli mnie przyjąć, akurat Wałbrzych mnie przyjął. I rozpoczęłam pracę w Wałbrzychu. Po prostu to był przypadek. Potem stwierdziłam, że to mi się bardzo podoba. Lubię pomagać ludziom, pomagałam ludziom. Ta praca bardzo mnie interesowała. Obecnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zatrudnionych jest 60 pracowników socjalnych, 20 asystentów rodziny, 10 koordynatorów pieczy zastępczej. Jak zaczynaliśmy, ja byłam 8. osobą, która była przyjęta w ogóle do Ośrodka Pomocy Społecznej. Kiedyś pracownicy socjalni mieli swoje siedziby w przychodniach, bo pomoc społeczna była przypisana do resortu zdrowia. Natomiast w tej chwili jesteśmy wszyscy w jednym obiekcie. Mam nadzieję, bo niedługo będziemy wszyscy jakby zlokalizowani wokół ulicy Kilińskiego i ulicy Limanowskiego. Jest nas dużo, ale też zadania są nieporównywalne z tym pierwszym okresem, w którym rozpoczęła się jakby pomoc społeczna na terenie Wałbrzycha. Czy każdy z nas nadaje się do pracy w pomocy społecznej? Musi być osobą wrażliwą, delikatną, uczuciową, znać ludzi i po prostu im pomagać w miarę swoich możliwości. Pracownik społeczny to jest taka osoba, która tak naprawdę pracuje, ale generalnie realizuje misję. Osoby, które pracują w pomocy społecznej, nie tylko pracownicy socjalni, muszą się wykazać przede wszystkim empatią, żeby zrozumieć drugiego człowieka. Jeśli tej cechy nie mają, po prostu nie będą w stanie pomagać innym ludziom. Pomaganie ludziom to jest misja, jest to piękne zadanie, ale bardzo, bardzo trudne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w przyszłym roku zmieni swoją siedzibę i przeniesie się z ulicy Beethovena na ulicę Kilińskiego. Jak mówił prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, chciałby, aby nową siedzibę otwarto równo za rok, właśnie w Dniu Pracownika Socjalnego. Oprócz nowej siedziby MOPS-u, Wałbrzych ma również wzbogacić się o dom seniora dla około 70 osób, który powstanie w budynku po dawnej szkole przy ulicy Andersa. Planowane jest także stworzenie małych domów dziecka, tak aby przygotować się do nowej ustawy, która zakłada, że w placówkach nie będzie mogło zamieszkiwać więcej niż 14 dzieci. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce były tematem konferencji zorganizowanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. W naszym kraju mieszkają przedstawiciele 14 mniejszości. W Wałbrzychu najliczniejszą mniejszością są Romowie. W Polsce najliczniejszą grupą jest mniejszość białoruska, zaraz po niej plasuje się mniejszość ukraińska i niemiecka. Chociaż mniejszości jest aż 14, stanowią one zaledwie 1% populacji w Polsce. Jakie prawa przysługują mniejszościom narodowym w naszym kraju? Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych, która w Polsce obowiązuje od 2005 roku, wyraźnie mówi o prawie do nauczania we własnym języku, kultywowania własnej religii publicznie, wydawania różnego typu materiałów potrzebnych do nauki, podtrzymywania własnego języka, kultury, religii. Tak ogólnie można powiedzieć. Te uprawnienia są bardzo szerokie i z całą pewnością można powiedzieć, że Polska stworzyła przepisy prawne, które umożliwiają w pełni korzystanie z tej różnorodności, ponieważ pierwsze rządy polskie po 1989 roku wychodziły z założenia bardzo pięknego, że mniejszości narodowe i etniczne wzbogacają polską kulturę. W Polsce zdarza się i tak, że osoby o innym wyglądzie czy narodowości są prześladowane i szykanowane. Jeżeli chodzi o jakieś kłótnie, czy może szykanowanie, to wiemy, że niestety na wschodzie Polski, tutaj Białystok bardzo się zapisał tragicznie, mniejszości, ale oni nie należą do mniejszości, tylko do inności kulturowej. Czasami się zdarzają napaści na
ludzi o ciemnej skórze i innym języku. To są na szczęście pojedyncze. Mamy także w Polsce, bo w stosunku do mniejszości autentycznej, narodowej, Żydów, których jest ponad 1000 osób i nie więcej, zdarzają się akty antysemickie. Wczoraj we Wrocławiu na rynku narodowcy zrobili wielkie spotkanie i marsz i spalono kukłę Żyda, który trzymał w ręku flagę Unii Europejskiej. Podczas konferencji poruszono m.in. temat nielegalnej emigracji. Jak się okazuje, w Polsce jest to spory problem, z którym na co dzień zmaga się Straż Graniczna. Jej głównym zadaniem jest ochrona granicy i kontrola ruchu granicznego. Sposobów i metod przedostawania się tutaj w sposób nielegalny jest bardzo, no są różnorodne i jest ich dużo, między innymi poprzez nielegalne przekroczenie granicy, poprzez wyłudzenia wiz, poprzez fikcyjne małżeństwa. Jak powiedziałem, wyłudzenie wiz na temat, jeżeli chodzi o pracę, prawda, składają wnioski o wizy o pracę, prawda, przyjeżdżają tutaj, robią, że tak powiem, u nas jest, zatrzymują się, gdzie dalej próbują wyemigrować do innych państw, tudzież są sytuacje, w których cudzoziemcy przyjeżdżają, natomiast nie pracują tam, gdzie powinni. Nielegalnie przekraczać granice próbują najczęściej Ukraińcy. Emigranci, którzy przebywają w Polsce nielegalnie, zazwyczaj odsyłani są do swojej ojczyzny. Odnowa biologiczna, krioterapia, fizjoterapia i porady specjalistów to oferta nowego Centrum Odnowy i Rehabilitacji w AkwaZdroju. Wyposażenie centrum kosztowało prawie 300 tysięcy złotych. W AkwaZdroju będzie można korzystać z takich zabiegów jak hydroterapia, balneoterapia czy masaże spa. Główną atrakcją nowego centrum ma być kriokomora, która przeznaczona jest do leczenia zimnem. Temperatura w komorze może wynosić maksymalnie minus 160 stopni Celsjusza. W ramach terapii w kriokomorze będzie można spędzić maksymalnie 3 minuty. Osoby rozpoczynające terapię zimnem w komorze mogą przebywać tam od 1,5 do 2 minut. Krioterapia ma wiele wskazań. Do ogólnych należą na pewno profilaktyka różnych chorób. Natomiast chociażby w ramach fizjoterapii, wspomaganie leczenia fizjoterapeutycznego na przykład po urazach ortopedycznych, po urazach ścięgien, dlatego tutaj bogata oferta dla sportowców, różne choroby neurologiczne, tutaj głównie choroby osoby ze stwardnieniem rozsianym oraz wszystkie choroby neurologiczne, które idą z podwyższonym napięciem mięśniowym, ze spastyką. Nie oznacza to jednak, że krioterapia przeznaczona jest tylko dla sportowców i osób po różnego rodzaju urazach ortopedycznych. Terapia zimnem ma szerokie zastosowanie. Przebywanie w kriokomorze podnosi poziom endorfin i poprawia funkcjonowanie organizmu. Dlatego terapia zalecana jest również osobom cierpiącym na depresję. Krioterapia może również wspomagać odchudzanie i walkę z celulitem. W AkwaZdroju będzie można również skorzystać z fizjoterapii i konsultacji ze specjalistami. Jak na razie w Centrum Odnowy i Rehabilitacji będzie można skorzystać z porad ortopedy i fizjoterapeuty. Planujemy nawiązać współpracę z lekarzami innych specjalności, a również specjalistami innych dziedzin, takimi jak psycholog sportu, dietetyk. Także nie zamykamy się na zapotrzebowanie klientów. W ramach fizjoterapii mamy pracę za pomocą metod fizjoterapeutycznych, czyli terapię indywidualną. Widzieli Państwo gabinet do takiej terapii indywidualnej. I uzupełnieniem tej terapii jest oczywiście fizykoterapia, elektroterapia, hydrobalneoterapia oraz masaże, krioterapia miejscowa i inne zabiegi. Oferta skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców. Centrum powstało nie tylko z myślą o sportowcach, ale również o turystach i oczywiście mieszkańcach Wałbrzycha. Oferta, można powiedzieć, że praktycznie jest do wszystkich, bo wszystkich może to dotyczyć. Zarówno właśnie grupy sportowe, sportowcy, którzy profesjonalnie uprawiają sport, osób, które sport uprawiają amatorsko, ale również bardzo też często profesjonalnie. Może to dotyczyć osób, które są najzwyczajniej chore i potrzebują różnych zabiegów, potrzebują różnych form rehabilitacji usprawniających, poprawiających powrót do zdrowia. Jak również będą funkcje, które
które będą przeznaczone dla osób, które chcą wypocząć, które przyjeżdżają do AquaZdroju właśnie aktywnie wypocząć i spędzić czas w naszym mieście w sposób aktywny, czyli turyści, jak również naszych mieszkańców, którzy no, chcą trochę relaksu, chcą trochę odpoczynku i trochę odprężenia po codziennym wysiłku, codziennej pracy. Powstanie Centrum Odnowy i Rehabilitacji pozwala na kompleksową obsługę sportowców, którzy przyjeżdżają do Wałbrzycha, by wziąć udział w zawodach. My jesteśmy dzisiaj jednym z najlepszych, dzisiaj mogę powiedzieć, że najlepszym obiektem Centrum Przygotowania Sportowców na Dolnym Śląsku i chyba jednym z lepszych w Polsce. To, że przez dwa lata w Wałbrzychu odbyło się 30 zgrupowań różnych kadr reprezentacyjnych, różnych krajów, w różnych dyscyplinach sportu, różnych grup wiekowych. To, że w Wałbrzychu organizowaliśmy ponad 30 meczów międzypaństwowych. To, że organizowaliśmy czterokrotnie Mistrzostwa Polski. To, że organizowaliśmy dwukrotnie Mistrzostwa Europy, no świadczy o tym, że jesteśmy na mapie, sportowej mapie Polski, no już miejscem bardzo ważnym i miejscem, do którego chcą sportowcy przyjeżdżać, chcą tutaj związki sportowe organizować zawody sportowe. Chociaż AquaZdroj ogłosił przetarg na prowadzenie nowego centrum, to ostatecznie sam będzie nim zarządzał. Wyjazd do USA na mecz Ligi NBA i spotkanie z Marcinem Gortatem to nagroda główna w sportowym konkursie Skills Challenge, w którym bierze udział 5 wałbrzyskich szkół. Konkurs ma zachęcić dzieci do uprawiania sportu. Skills Challenge powstał z inicjatywy Marcina Gortata. Dzięki jego fundacji i przy pomocy Ministerstwa Sportu i Turystyki udało się go zrealizować. Chęć udziału w konkursie zgłosiło ponad 300 szkół, z czego wybrano tylko 50. Wśród nich znalazło się 5 szkół podstawowych z Wałbrzycha. Szkoła numer 5, 15, 17, 23 i 28. To nie chodzi tylko o wygraną, chodzi o to, aby w dzieciakach zaszczepić uprawianie sportu, pokazać, że zajęcia wychowania fizycznego, bez względu na warunki, jakie panują w szkole, mogą być fajne, można wykonywać ciekawe zajęcia, żeby pokazać po prostu, że alternatywny jakiś sposób uprawiania sportu i zachęcić ich do zajęć wychowania fizycznego. Zasady konkursu są bardzo proste. Uczestnik musi jak najszybciej pokonać wyznaczony tor przeszkód. W konkursie znalazły się takie konkurencje jak rzut do kosza, slalom z piłką nożną i koszykową, rzut piłką ręczną i celny strzał do bramki. W każdej szkole konkurs wygląda identycznie. Wysyłamy wszystkie wyniki do Ministerstwa Sportu i Turystyki i wspólnie z przedstawicielami ministerstwa wybierzemy najlepszego na podstawie tego czasu, który uzyska w szkole. Dla każdej z tych osób finał, który wykonują w szkole, jest finałem ogólnopolskim, ponieważ ten sam tor jest, ten sam sprzęt i te same wymiary. Dzieci wyglądają na podstawie czasu, więc wygra ten, który najlepiej, najszybciej pokona tor. Być może to będzie osoba z Wałbrzycha. Jest o co walczyć, bo nagrodą główną jest wyjazd do Waszyngtonu na mecz Ligi NBA i spotkanie z Marcinem Gortatem. Zwycięzca wraz ze swoim trenerem spędzi w Waszyngtonie tydzień. Zwiedzi Biały Dom, Kapitol i najważniejsze muzea. Dla uczestników konkursu to bardzo cenna nagroda, bo ich idolem jest właśnie Marcin Gortat. Bo jest wysportowany i lubi tak samo koszkówkę jak ja. Bardzo dobrze gra i widzę, jak on to ćwiczy swoją grę. Bo jest utalentowanym koszykarzem i gra po swojemu. W konkursie biorą udział tylko uczniowie klas 4-6, ale możliwe, że w przyszłości uda się zorganizować podobny konkurs również dla młodszych dzieci z klas 1-3. Tydzień przedsiębiorcy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od 23 do 27 listopada będzie można skorzystać z bezpłatnych seminariów, szkoleń i konsultacji organizowanych w Wałbrzyskim Oddziale Zakładu przy ulicy Kasztanowej 1. Przedsiębiorcy kontaktują się z ZUS-em najczęściej. Jest to grupa klientów ZUS-u, którzy opłacają składki za ponad 14 milionów osób ubezpieczonych. Tylko w tym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożyli już 213 milionów dokumentów rozliczeniowych. Od pewnego czasu kontakt przedsiębiorców z ZUS-em jest często prowadzony drogą internetową. Już od lat korzystają oni w rozliczeniach z programu Płatnik, teraz zaś przechodzą na e-płatnika i będą zakładali swój profil na platformie usług elektronicznych ZUS. By poinformować przedsiębiorców o szczegółach tych programów, w oddziałach ZUS zorganizowane zostaną bezpłatne szkolenia. Od poniedziałku do piątku organizujemy seminaria, szkolenia bezpłatne dla wszystkich podmiotów, którzy płacą składki do ZUS-u w całym kraju, więc można się zainteresować bez względu na miejsce prowadzenia działalności, wybrać sobie miejsce do spotkań. Tegoroczny tydzień przedsiębiorcy nosi hasło ZUS dla biznesu. ZUS do współpracy zaprosił specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Podczas spotkań będzie można także założyć bezpłatny profil na PUE ZUS.
umożliwiający m.in. otrzymanie od stycznia 2016 roku elektronicznych zwolnień lekarskich. Od poniedziałku do piątku proponujemy w każdym dniu inny temat. W poniedziałek proponujemy wszystkim tym, którzy rozpoczęli działalność niedawno albo planują rozpocząć działalność gospodarczą, zapraszamy również młodzież ostatnich klas szkół średnich, żeby powiedzieć wszystkim, co się wiąże z obowiązkami ZUS-u, gdy rozpoczynasz działalność gospodarczą. We wtorek chcemy płatników przekonać do interaktywnego programu Płatnik. Część już pracuje w ramach tego programu. I powiedzieć o e-zwolnieniach, które od stycznia przyszłego roku wchodzą w życie. Będą dotyczyły nie tylko pracodawców, ale i ich pracowników i lekarzy. W środę zapraszamy przedsiębiorców bądź służby ich księgowe w zakresie zasiłków, bardzo szerokiej gamy wypłacanych zasiłków w naszym imieniu. W czwartek chcemy powiedzieć o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych osób, które są wysyłane do pracy za granicę. I w piątek szkolenie na temat obowiązków płatnika składek, bardzo szeroka gama też zagadnień. Po szkoleniach przewidujemy konsultacje z naszymi specjalistami. Tydzień przedsiębiorcy potrwa od 23 do 27 listopada. Wszystkie zaplanowane szkolenia odbędą się w Wałbrzyskim Oddziale ZUS-u przy ulicy Kasztanowej 1. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.